Piotr Golon dla portalu Fight Sport. Jesteśmy przy okazji Media Day przed galą FEN29. Chyba duże oczekiwania z Twojej strony na tą galę. Najważniejsza, można powiedzieć, walka chyba w życiu. No, w tak dużym przedsięwzięciu jeszcze nie uczestniczyłeś. Witaj, Piotrze. Witam bardzo serdecznie. No, na pewno nie uczestniczyłem jeszcze. Znaczy, walczyłem na dużych galach, ale to jeszcze nie coś takiego jak FEN. FEN to naprawdę jest dobra marka. No, duże oczekiwania. Zawsze mnie takie wielkie oczekiwania raczej nakręcały do tego, żeby dobrze się pokazać i zawalczyć tak, żeby podobało się i publiczności, i żeby wynik był też pozytywny. Nie jesteś pierwszoplanową postacią tej gali. To jest taka trochę ulga, że nie wszystkie oczy będą na ciebie skierowane. Będzie można zrobić swoje. To jest bardziej przeszkoda, motywujące. Jak w ogóle do tego podchodzisz? No, ogólnie to jestem takim dosyć mocnym underdogiem na tej mojej walce. Mój przeciwnik ma 5 walk zawodowych w MMA, ja mam jedną. Muszę się dobrze pokazać. Jestem, takie obycie ringowe to mam wielkie, bo mam sporo walk amatorskich, więc nie jest mi to straszne. I co, no, wchodzę tam 22 i robię robotę, no nie? Ja zawsze, jak usłyszałem w ogóle pierwszy raz Twoje nazwisko, że walczysz, mówię, o fajnie, kickboxing będzie. Co ty na ten temat mówisz? A że będzie kickboxing, no bo, że na gali, tak? Tak, że ty i kickboxing, bo zawsze kojarzyłeś mi się z kickboxingiem, więc myślałem na początku, że to jakaś pomyłka i raczej będziesz w kickboxingu. Nie, ja właśnie odkąd zacząłem trenować sporty walki już w Ostrołęce w Fight Academy u trenera Arkadiusza Rudziszaka, to ja zacząłem w ogóle pierwsze treningi, to przychodzić do niego na MMA. No i tam przychodziłem na te MMA i stopniowo tak zacząłem przychodzić później i tak się dostosowywać do tego K1, ale robiłem też treningi MMA cały czas. Po prostu tam klub bardziej jest nastawiony na kickboxing i więcej propozycji walk po prostu miałem w kickboxingu. Miałem gdzieś tam już wcześniej jakieś tam propozycje odnośnie i debiutu zawodowego, jak ja jeszcze miałem, nie wiem, z 18-19 lat, no ale akurat wtedy nie doszło do tego, już nie pamiętam z jakich przyczyn. I co, no i tak zostało, że potem zadebiutowałem zawodowo w kickboxingu i tam kilka walk stoczyłem w kickboxingu. No ale teraz czas na MMA i chcę się sprawdzić tej formule. Przypomnij mi, ostatnia walka zawodowa twoja w ogóle, występ to w kickboxingu? Nie, ostatni mój występ zawodowy to był na gali Ostrołęce właśnie i walczyłem wtedy swój debiut w MMA. Czyli nie HFO, gdzie byłeś tam wcześniej, tak? Nie, HFO było z miesiąc wcześniej i wtedy właśnie tam udało mi się znokautować przeciwnika. Dosyć... Pamiętam, chyba wysokim kopnięciem, tak? Tak, no taki był efektowny knockout. Raczej wszystkim się podobało, nie? Tym bardziej, że tam chyba grat knockoutów był. Tak kojarzę tą galę i wydarzenia i też kojarzę właśnie stamtąd z ciebie, dlatego zastanawiałem się, czy to była ostatnia twoja walka zawodowa. Zapytam cię, Kraska to jest takie nazwisko, które u ciebie wywołuje pozytywne emocje, bo lepszy rywal w sensie rekordowym, w sensie takim, że ma doświadczenie, czy raczej to jest tak, że jest duża obawa, bo jednak to doświadczenie będzie, może okazać się kluczowe w tym pojedynku? Ja już mówiłem na konferencji o tym, że chciałbym tak jakby, najważniejsza jest prawda i chciałbym się sprawdzić. No nie, jakoś Kamil Kraska to dobry rywal, na pewno tam jego rekord tak, no, jak to nazwać? Oddaje rzeczywistość, tak? No, jest dobrym zawodnikiem, aczkolwiek ja trenuję na co dzień też z dobrymi zawodnikami, wiem jak na ich tle się pokazuje. Z Kamilem nigdy nie miałem styczności żadnej, aczkolwiek myślę, że walka będzie naprawdę taka mega fajna, mega widowiskowa i wiem, że on pewnie będzie chciał właśnie dążyć do parteru. No ja raczej będę starał się utrzymać stójkę, ale jak pójdziemy już w ten parter, to ja się też tego nie obawiam. Ja jestem przygotowany na każdą płaszczyznę. Tak jak mówię,
odkąd zacząłem trenować, to trenuję wszystko. Nie? Także to nie jest jakaś tam wielka niespodzianka, że ja chcę po prostu walczyć w MMA. Ty jesteś z Ostrołęki, nie masz daleko do Ostródy. Można powiedzieć, z Kurpiów na Mazury nie jest daleko. Dokładnie. Ja jestem ogólnie... Mieszkam na wsi i w gminie Myszyniec, w Wolszynach. I jesteś Kurpiem takim typowym? Takim typowym Kurpiem jestem. Myszyniec, stolica Kurpi, tak? Zawsze myślałem, że Ostrołęka jednak tak kojarzona, że to jest ta właśnie aglomeracja. Ostrołęka duże miasto, aczkolwiek w powiecie ostrołęckim są dwa miasta, jest Ostrołęka i Myszyniec, i to Myszyniec jest uznawany za tą stolicę, taką stolicę Kurpi. Słyszeliście, ustaliliśmy, gdzie jest stolica Kurpiów. Uczcie się, bo to jest geografia wewnętrzna Polska. Bardzo fajnie, no, cieszę się, że to powiedziałeś. No, znaczy to stolicą Kurpi Zielonych, nie? Bo są... Tak, tak. Są Kurpie Białe jeszcze, tak? Kurpie Białe, tak. I Kurpie Zielone to stolicą jest Myszyniec. Ale to już odbijając z tego tematu. Mamy jeszcze bliżej niż z Ostrołęki do tej Ostródy, także no... Też przyjedzie sporo osób mnie tam kibicować, nie? Kibicować mi na gali. Tylko nie mogą się spóźnić, bo moja walka jest pierwsza. Wiem, właśnie dlatego mówię, będziesz mógł spokojnie potem obejrzeć. To co, Piotrze, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad. Czekam na występ, sam jestem ciekawy, jak wypadnie. Tak jak powiedziałem, zawsze gdzieś tam kojarzyłeś mi się bardziej z kickboxingiem niż z MMA, ale chętnie obejrzę Twoją walkę w MMA, bo mówię, lubię MMA i lubię oglądać. No i co, zobaczę, jak wypadniesz na tle tak dobrze notowanego rywala z bogatszym doświadczeniem, może sprawisz niespodziankę. No i co, i wszystkie Kurpie pojadą, powiedzmy, w dobrym nastroju do siebie, do swojej krainy. No, dziękuję bardzo. No, myślę, że na pewno sprawię niespodziankę. I co, no, na tym miejscu chciałbym zaprosić wszystkich serdecznie 22 sierpnia do Ostródy. Tych, którzy się jeszcze nie zdecydowali, a tych, którzy naprawdę nie mogą, no to niech oglądają w Polsacie Sport. Nie wiem, czy karta wstępna jest też na Polsacie, ale na Polsacie Sport na pewno. I chciałbym podziękować też tutaj swoim sponsorom, firmom, które ułatwiają mi przygotowania. I dziękuję, że jesteście ze mną. Piotr Golon, dziękuję bardzo, Piotrze. Dziękuję.